Cześć ludzie, z tej strony Amroth, witam was w drugim odcinku gry Loki. Ostatnio skończyliśmy w tym samym miejscu, co widzimy. Mamy jedzenie, przynieść mięso, odszukaj jakiś ślad Odyna. Poszukamy naszego Odyńca. Dalej szukamy Odyn. Chodź tu, dobrze. Przenosimy się do następnej zatem krainy. O, zobaczmy, co nas czeka. Jestem ciekaw, czy to jest w ogóle dual wielding. Jakby był, to by było genialnie. Wiesz co? Nie tak, tylko chciałem. Nie atrybuty, tylko tu. Uderzenie osłabiające, Tyr, Odyn. Na razie lecimy w Tora. Tora, Ora. Są odporności. Dobra. Mniejsza. O, wilczek. Żem cię pacnął, wilczku, po twarzy. No fajnie, że znalazłem. Ten młot. Pieśń sprytu. Wiecie co? Strasznie dobre rzeczy znajdujemy. Jak na sam początek gry. Całe tarcze obiekty. Pieśń sprytu, załóż. Zmniejszę noszenie o 2%. Powiedzmy, będziemy o troszeczkę mądrzejszym napierdalatorem, ale ten tam. O tym, że właśnie ta broń jest wolna, ale oni tam na stresie niewiele nam zadają. O, tutaj. Napój życia. Świetnie. Będziemy mogli się szybko zregenerować. Nie ma tutaj czegoś takiego jak aktywna pauza. Tutaj są znowu na górze. Znów nie mogę tam wejść. A tam są fajne rzeczy, które chcę, no. O! Dobra, nie wnikam. Została tarcza woli. Co bierzmy? Noski krótki, coś tam. Jakieś budki. Dobra, nie wnikam. Siedzi napój many, to jest druga skrzynka. Złoto i kolejny napój many, nie wiem. Na cholerę mi, tu więcej nic nie ma. No proszę. Ha, dobra. Już widzę, jak się tutaj dostałem. Boże, Ambros, ogarnij odrobinkę więcej niż przeciętna małpa. Dobra. Za wiele mówię, dobra cenna, dobra dupa. Dwa punkty. Przydałoby się coś, co wydaje trochę więcej obrażeń. No, i pan. Kurde, ilu was tu... Śmaczugi. Jeszcze tu jest jeden. Chodź tu. Gnoił jeden. O! Mamy miśka! Mam... Misio! No i misio zrobił kaput. Napój życia. Duży napój many, cena sprzedaży jednostki 0, czyli mam po prostu kawał żelastwa. Wiadomo. Zobacz, tarczy to pewnie będę mógł w takim razie użyć tego, tak jest. Wiecie co? Krótki łuk. 8, 12, 12, 18. Teraz pobawię się trochę właśnie w takim, mam tarczę i mam to. To jest na krótki zasięg, ale jest na pewno 3 razy, 3, 4 razy szybsze. A proszę! Uderzenie Tora. A, cwane, ale zobaczmy, tutaj mamy jakiegoś przeciwnika. Dwa ciosy. Powiedzmy, że znośnie odrykuje. Mogę około dwóch ciosów. Wracam do tego. Napój oczyszczenia. Co nam daje? Eliminuje wszystkie... Aha, negatywne. Przywraca 100% punktu zdrowia oraz many w 5 sekund. Elixir. O, ilu was tu jest? Patrz. Patrz.
zwinięcie śmieci. I mamy przeciw poziom. Genialnie. Teraz sobie rozdamy 2 punkty do siły i 3 do witalności. Muszę mieć więcej zdrowia. Sektorium many. Kamień runiczny. Runa zazdrości. Będziemy zazdrośni o... Nie wiem, o to, że nie wiem, no. Że babcia Jadzia nas nie... Tak, oczywiście, pułapka. Że babcia Jadzia nas lubi mniej niż, nie wiem, niż kogoś. A, papa. Coś żeśmy ciekawego dostali. Mamy lekki kij. Mamy już 15 rzeczy. Zbroja. Coś lepszego, nic, wszystko gówno. Runa zazdrości, cena sprzedaży sporo, zwiększa przyrost złotych monet o 3. Ciebie. Co, co ja zrobiłem? Zjadłem to, czy co? Jesteś równy, tutaj mam. Nie wiem. A. Dobra, nie wiem, coś się stało, coś zrobiłem. No, to jest już pusto. Chodźmy tutaj, mówię, powybijamy się z przeciwników. Dobra. To jest i też sporo, więc ich wszystkich tutaj chcę wybić. 78, o kurde. Wstawaj, wstawaj, bohaterze. Dobrze, żeby jakiś misio cię tu zgwałcił. No. Widzieliśmy, misio nas powalił, więc wklepa nam sporo obrażeń. Póki co jednak żyjemy. Nie wiem, co to daje ten żółty pasek. Pewnie to jest jakaś furia, nie wiem. Furia placka czy coś takiego. Pac. O, coś niebieskiego widziałem. Co? Ruskie sandały? What the fuck? Czyli golda, zobaczmy, żeśmy coś dostali, element zbroi. Dla astyckiej, aha. No trudno. Ale za to zawsze będzie można to jakoś sprzedać. Zajrzyjmy się jeszcze może w tej okolicy, czy coś tu jest ciekawego. Tak, są przeciwnicy, oczywiście, muszą być. 51. A jeżeli mamy tylko 50 zdrowia, to zawsze tam coś. Wiecie co? Mówię tak, weźmiemy drugą konfigurację i na drugiej konfiguracji założymy, tak, to jest standardowo założone, założymy broń. Założymy kolet i założymy, nie wiem, czy nie mogę, nie. Jeden, tarcza. Powiedziałem kolet i dwuręczny miecz, wiecie co, czekajcie. To sobie tak zbroja, to są tarcze. To będzie na drugiej konfiguracji. Mniej man, tu mam więcej many. Mniej zdrowia, tu mam więcej zdrowia. Dobra, na razie będziemy chodzić z tą konfiguracją. Co będzie na 174. To będzie na grubszy przeciwniku, a to jest póki co na słabszych. Może tak zrobimy. Dobrze, chodźmy szukać dalej u Łodynka. O. Tyr, Bóg wojny. Cześć, Tyr. Halt! It is forbidden to enter this cave. I am Tyr, god of war. According to the goddess Freya, Odin, the father of all, has been trapped here. I stand guard to prevent men from entering, and to prevent the creature that lies within from leaving. That creature is Fenrir, and none have ever escaped his fangs. Oh, Fenrir! Fenrir is the son of Loki, and a giantess. We carried off the wolf and raised him ourselves, so as to keep an eye on him, since it was foretold that he would devour Odin at Ragnarok. Fenrir is growing bigger and fiercer by the day, and I have trouble containing him. Any help would be greatly appreciated. In the forest, you will find a craftsman called Durin. He will make a trap with which we can ensnare Fenrir. And that's... I kolejny poziom, świetnie. I kolejna umiejętność.
Uderzenie specjalne, bohater z... Na razie dla Tora robimy zadania. Możemy tylko pierwsze... Możemy to tylko zwiększyć. Dobra, niech będzie. Ja to możemy użyć w tej konfiguracji, więc zamienimy to miejscami. Fenrir. No nie spodziewałem się. Dobra, trochę wizytalności. Chyba to może do zręczności. O, coś takiego. Mamy jakieś tam odporności. Mini, ale są. To lanca. 20-30. Dobra, weźmy sobie pierwszą konfigurację. 27-31, 20-30. Nie, to jest jednak lepsze. Wolno, zasięg długi, żelazo, dobra. Na razie to chcesz, jak zostaniemy przy tej konfiguracji, czyli przy drugiej. Tak. Właśnie w tej książce Wilki Lokiego jest mowa właśnie o Ragnar, czyli o końcu świata. Jezu, nie? I tak, bohaterowie tam właśnie wyruszają, aby temu zapobiec. Bardzo fajna, bardzo przyjemna książka. Znaczy, ja teraz muszę znaleźć jakiegoś kolesia. Ciekawe gdzie. No, zobaczmy może na quest loga. Myślę, pułapka. Czy mięśnik ży... A, pojawiło się, świetnie. Czyli teraz w tą stronę idziemy. Do rzemieślnika żyjącego w lesie. Fenrir jest synem Lokiego i gigantki. Ciekawe. Ten jest w ogóle wilkiem. No, przynajmniej tak jest w większości mitologii przedstawiany. I wstrzymajcie. No Jezu, no patrzcie. Są gnomy. Pat, nic nie ma. Spoko. Twoja regeneracja umiejętności, tak wiem. Całkiem niezłe, muszę przyznać. Już mamy kłuszników, czyli wiadomo, kogo najpierw trzeba będzie ściągać. Pamiętaj, że gdy kłusznik dupa, to i wrogów niewielka kupa. Co? Dobra, ja mi już całkowicie odwala. No dam 2 punkty obrażeń, ale to tam nie jest dużo. Też mają malutkie 28 zdrowia. Gnomek gnomicki. Dobra. Widzimy full i multum przeciwników. Tam. Przynajmniej jest to jakiś. Pat. Wow, miś. Oj, dobra, złapał mnie. Dobra, miś upadł. Tak, widzicie, zmienię szybko tę konfigurację na inną. Dobra, tego nie możemy używać, możemy tylko użyć szarży na razie z tą bronią. Wow, zostawcie mnie przydale. No właśnie o tym mówię, że ich tu jest od groma ciut. Dlatego trzeba czasami tutaj uciec. Co mnie goni? Goni mnie misiu. I mamy tego palanka. Dobra, on jest załatwiony. Postaram się tu nie zginąć. Dobra, nie trafił. Pierwsza konfiguracja w takim razie. Wow. Dobra, teraz użyć jedną buteleczkę. Dobra, to było zdecydowanie za blisko. And so the gods have once again need of my help. Dobra.
A, bogowie potrzebują tej pomocy, jak zawsze. Za chwilę tam doczytacie dokładnie. Musiałem tych tu zabić. A, z nimi się nie da. No, sorry. Ale mnie tu atakowali. Nie zauważyłem, że to tutaj są wrogowie. Zużyjmy jeszcze jedną buteleczkę. Taki Claymore, świetnie. Widzicie, tam wrogów jest naprawdę sporo. A uciekliśmy trochę. Wow, zostawcie mnie, że dalej. No zobaczcie, ile ich tu kurde jest. Dobra, uciekamy. Buteleczka. Więc powiem wam tak, przeżyć tutaj i nie zginąć, to jest sztuka. Wąskie budki. Dobra, leżysz. Trzeba robić taką taktykę trochę na partyzantkę właśnie, że uciekamy, atakujemy. Mamy lekki miecz. Jest misiu. Na dwa misie. O kurwa! Fak. Dobra, trzy misie to jest autentycznie już ponad moje siły. Broń. Dobra, wiemy. No patrzcie, kurde, co się dzieje, dobra. Ja muszę tego łucznika tam. Ucho, cztery misie. Dobra, to jest. Teraz to jest hardkorowo już autentycznie. Miksurka? Żeby się, kurde, eliksir. Ale będę coś takiego robił, tylko autentyczna partyzantka. One wówczas krwawią. Coś mi sporo tracą nawet wiecie? Dobra, mamy skalę punkt. Oj, to się źle skończy, Thor. Kurna macie. No, jesteśmy tu w tym miejscu. Dobra, misiu padł. Ale dropnął lekki szpon mroku. O. Na poziom 5, co? Nieźle. Obiekty, skład. A, czy to jest do składu. Dobra. Ale widzieliście, ogłuszyły mnie, no i to była moja kara. Na całe szczęście. Tu mają jeszcze bossa. Jestem ogłuszony, halo. On obrywa od ognia, jakie to jest dobre. Patrz. No, zgin, traf go. Dobra, zginął. Tunika. Jakieś nowe tuniki dostaliśmy. Zbroje. Ho, 75. Nieźle, ale to jest na poziom dopiero 5. A ja nie mam poziom 5. Dobrze, wzmocnimy sobie może to drugiego poziomu. Dosyć skuteczne. Dobra, patrzcie go. Ma tarcza sprytu, mana. Przydałoby się tu kurde więcej mikstury zdrowia, a nie kurde many.
Dobra. Jak za was? To mamy kamień ludzi. O, są misie. Chodźcie, chodźcie. Dobra, ty nie słaby. Tego. Potem tego. Świetnie, dwa mi się padły. Teraz tu jest kolejny czarnoksiężnik. Dobra. Najpierw trzeba było się pozbyć tych wojowników. Chodźcie. Musimy ich stąd wywabić po prostu. Patrz. O, ten wielki są mocny. No. Ale dobrze, że oni wówczas nie atakują. Dobra, zmienimy na to. Spód. Dobra, ucieknijmy. Dobra, teraz stracił całkiem sporo. Ucieknijmy od niego. Dobrze. Plac. Chodź, kurna maś, durny czarnoksiężnik. Padł. Dostaliśmy coś ciekawego. Pieśń woli. Pytanie, czy ja mogę założyć dwa pierścienie? Nie, teraz to jest poziom 5, dobra. Runa zazdrości. Mam kolejną w ogóle runę. Fuh! Akwarium many. Jest tam większa regeneracja, czy coś w tym stylu. Nawet to otwórzmy. To. O, proszę, nie jest to pułapka, aż ciekawe. Płonąca runa. Mogę się przysiąść. No, poczekajcie chwilę, za chwilę wracamy. Dobra, jestem już. 26 to patrzyliśmy w włóczni, ale to jest lepsze, zobaczcie. 32, 37 i 32 siły wymaga. Dlatego dobrze jest inwestować w siłę tutaj. Jeszcze młoty. Zbroja. Też nie jest ładna, rycygatynika sprawności. A piąty poziom. No, nie wiem, nam brakuje, który w ogóle mamy level. A czwarty, czyli za chwilę. Jakaś żelazna. Jaki topór woli. Zobaczmy broń. Jedno razie miecze. Z miecze. Młoty. Kije. Jaki miecz dwuręczny. O Jezu, dobra. 15-21. Ale to poziom 5, czyli za chwilę. To była pułapka. Spodziewałem się, że w końcu któryś to będzie pułapką. No i zobaczmy, co nas tutaj czeka. Chcę dobić tylko 5 poziomu. Ło, misiu. Dobra. Mówię, to musi być taka troszeczkę partyzantka, bo inaczej to się tutaj nie da. Dobra, padli. Padłeś, powstanie Power Aid. Dobra, poczekajmy chwilę, musimy sobie zregenerować życie, bo 42 to jest nie malutko. W okazji mana nam się też odnawia. Tam energię, o, może tak będzie. Dobra, możemy iść dalej. Mamy, jesteśmy full, że ja pierdziul. Na górze widzę przeciwników. Sporo. O, tam w ogóle, o Jezu. Tu jest ich najwięcej teraz. A, lecimy na partyzankę. Chodźcie, chłopaki. Możemy sobie drugi rodzaj broni. I też szybsze uderzenia. Dobra, ich jest tu sporo. Tak. O, łucznik. Jeszcze jakiś strzelający? Nie. Dobra, jest strzelający. I poziom 5.
To jest niebieski przedmiot. Zaraz sobie zabiorę. Dobra, mamy chwilę zatem spokoju. To było 32 siły, nie? No, już mamy. Witalność i siła jeszcze. Dzięki czemu... To jest o wiele lepsza broń, ten toporek. Zbroja... Żeby nosić nowsze spodnie. 75,2 obrony to jest jednak dużo. Buty to nie nasze, 30... Tak, więcej obrony. Na zalety, na razie... Jezu, nie tnij mi tak proszę, 20 FPS. Chryste panie, za jakie grzechy. Ma tarcza 3-3. Weźmy tą tarczę tutaj. Dobra. 18, 27. Skóry jest lepsze, 15. Dobra, weźmiemy ten szpon. Dobra, chodźmy może z takim wyposażeniem, może uda nam się... ja pierdolę, ile to jest. Dobra, trochę tutaj się z nim pobawimy. To są te małe. Dobra. Wiemy, bo tu nie ma co. I z nim bawić. A, zasłonił go. Przede wszystkim kusznik. Złote, dobra, zabierz to. Czy mógł żyć? Nie mógł żyć tamtej umiejętności. Shit, motherfucker. Opierdzielili mi kurczaka, ale dobra. Ci padli. Aj. Źle wykorzystany na możliwość. Dobra, zabijmy ich wszystkich. Myślę, że na początku następnej lokacji zakończymy odcinek. Aha, tutaj jest góra po prostu, dlatego to jest tak zasłonięte. Okej, rozumiem. Tutaj także jest jakaś góra, czy coś w tym stylu. To jest w ogóle tablica inteligencji i będziemy... Co to jest? Premier inteligencji. Wow, jesteśmy mądrzy. To jest w ogóle jeszcze. Choć tutor. 25 złota, niech będzie. Coś jeszcze tu jakieś ukryte coś, czy nic? Nic nie ma, to jest w ogóle wisielec, to jest inna kwestia. Dobrze, przejdźmy zatem do następnej lokacji. No, widzicie, ciężko jest, naprawdę. Ta gra... O, dobra, jeszcze moment, to pogramy chwilę. Muszę się dostać... O, kurde, polima. Zabij go! Dziękuję. Może tej wymienić tutaj. Ja muszę chyba poradzić nad celnością mojego bohatera. Dobra. Ukryjmy się gdzieś tutaj, mamy. Fajnie wygląda. I w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Loki. Cześć ludzie. Hej!